Rozmowa dnia w Radiu Wrocław. Dariusz Wieczorkowski, dzień dobry. Gościem Radia Wrocław jest dziś minister sprawiedliwości, prokurator generalny Zbigniew Ziobro. Dzień dobry panu, witam państwa. Panie ministrze, zacznę od, wydaje mi się, trochę oczywistego właściwie pytania. Dlaczego Polska nadal nie otrzymała pieniędzy z KPO? Pan zna odpowiedź? Dlatego, że Polska jest okradana przez Komisję Europejską, przez eurokratów, którzy służą interesom dużych państw i szantażują nasz kraj, stawiając kolejne żądania. Przypomnijmy, KPO to jest kredyt, który został zaciągnięty przez Komisję w imieniu państw członkowskich, też w imieniu Polski. I my już jako Polacy płacimy za ten kredyt, jego raty. A mimo tego nie zobaczyli. W tym sensie Solidarna Polska była przeciwna przyjmowaniu kredytu na takich warunkach. Głosowaliśmy przeciwko temu kredytowi w parlamencie w polskim parlamencie, bo widzimy w nim dużo podobieństw do kredytu lichwiarskiego. Okej, ale to jest pana ocena, natomiast ona, powiedziałbym delikatnie, eufemistycznie, jest odmienna od tej, którą prezentuje szef rządu, pan Mateusz Morawiecki, pan premier. Czy nie obawia się pan, że lada moment będzie musiało dojść do jakiegoś przesilenia w związku chociażby z uchwalaniem kolejnych kamieni milowych, że pana resort też będzie musiał realizować jakieś odcinki po to, by te pierwsze unijne środki zostały uruchomione? Panie redaktorze, moja opinia w tym zakresie jest jeszcze bardziej radykalnie odmienna od tego, co mówi Donald Tusk, Platforma, która twierdziła, że nieprzyjęcie na takich warunkach tego kredytu czy KPO to jest zdrada stanu. Otóż ja uważam dokładnie przeciwnie. Kredyt, jeżeli pan czy ja idziemy do banku, znamy jego warunki, wiemy, na jakich zasadach będziemy go spłacać. Natomiast tutaj nie wiemy, na jakich zasadach Polska ma spłacać ten kredyt, dlatego że po pierwsze kłamstwo nam opowiadają ci państwo, którzy pośredniczą, czyli ten lichwiarz, jakim jest Komisja Europejska w wypadku, że dają nam coś za darmo, a tu nic nie ma za darmo, bo spłacamy tą część, która jest rzekomo darmowa, czyli jest bezwrotna. Żadna bezwrotna, za wszystko musimy płacić, to po pierwsze. A po drugie wprowadzają nowe warunki, które nie są nam znane w momencie, kiedy ten kredyt zaciągaliśmy. Na przykład do tych warunków należało, głośno o tym było, zmiany w sądownictwie, takie jakie życzy sobie Bruksela, ale mamy inne warunki. Na przykład w 2024 roku Polska ma wprowadzić podatki dla wszystkich w zasadzie Polaków. Czyli podatki dla każdego, kto ma samochód diesla z silnikiem albo z benzynowy lub też na gaz, ponieważ oni chcą wymusić na nas, byśmy kupowali samochody elektryczne, które są ogromnie dużo bardziej, no, mniej dostępne, są drogie. Zatrzymajmy się tu na chwilę, panie ministrze, bo pan zapowiedział, że wezwie rząd właśnie do sprzeciwu wobec oczekiwań Unii Europejskiej w sprawie odejścia od aut spalinowych. Czy nie sądzi pan, że to jest trochę takie tylko i wyłącznie jednak zagranie pod publiczkę, no bo rząd jednak musi spełnić te kamienie milowe, między innymi ten? No ale ja słyszę, że ponoć nie. No, chciałbym, żebyśmy byli konsekwentni w związku z tym. Bo na początku pan premier powiedział, że Solidarna Polska, w tym ministrowie, którzy reprezentują w rządzie Solidarną Polskę, czyli mówiąc te słowa minister sprawiedliwości oraz minister Michał Wójcik, wiedzieliśmy o tym, popieraliśmy to. No, stąd moja była propozycja zakładu z panem premierem honorowego, by przekonać, jak jest. Przedstawiłem dwa dokumenty, z których jeden przyjęty przez rząd, drugi wynegocjowany przez pana premiera, który nie zawierał, który zawierał właśnie te nowe zobowiązania, nie przyjęte przez rząd. No ale przede wszystkim, panie redaktorze, wielkie zachodnie koncerny potrzebują polskich pieniędzy na rozwój i chcą, żeby Polacy kupowali bardzo drogie samochody, a większość Polaków nie będzie na to stać. Może niektórzy bogaci mieszkańcy Wrocławia czy dużych miast będzie ich stać na to, chociaż też wątpię. Ale niewielką ilość pewnie, bo te samochody, pamiętajmy, nie są też efektywne, ponieważ te baterie są bardzo mało efektywne, trzeba je często ładować, tak? Natomiast na prowincji całej Polska, gdzie konieczny jest samochód, żeby zawieźć dzieci do szkoły, etc., pojechać do pracy, ludzi nie będzie stać, ponieważ jakimi Polacy jeżdżą samochodami? Niekoniecznie najnowszymi, nawet samochodem diesla i tak dalej. Ogromna większość Polaków, ponad 20 kilka milionów samochodów jest zarejestrowanych, jeździ po Polsce i co, do czego dąży Komisja Europejska? No chce zmusić tymi dodatkowymi kosztami poprzez podatki, by Polacy od tych samochodów odeszli. Nie, polski rząd nie może się na to zgodzić, bo oni realizują swoje własne interesy i swoje własne mrzonki ideologiczne, za które płaci mają między innymi Polacy. Nie ma na to zgody Solidarnej Polski, dlatego będziemy domagać się, by rząd temu się przeciwstawił, nawet jeżeli opozycja będzie wołać, że to zdrada stanu. Ale sądzi pan, że to się uda? A ja, panie rektorze, słyszę tu jest wypowiedzi też i kolegów z PiSu, którzy mówią, że są przeciwni. Pan Buda teraz mówił, że jest przeciwny tym podatkom, się na to nie zgodzi, który negocjował te podatki i zgodził się na wpisanie ich do tego dokumentu. No to tym bardziej sądzę, że poprze moją propozycję, byśmy
żebyśmy jasno i kategorycznie powiedzieli, nie ma i nie będzie na to zgody polskiego rządu. A czy w tym obszarze, za który pan odpowiada od lat, mam na myśli szeroko pojęty wymiar sprawiedliwości, jest jeszcze coś w ramach kamieni milowych, co Polska musi zrobić i co będzie pan musiał zrealizować w formie ustaw? Panie redaktorze, przede wszystkim reforma sądownictwa została zatrzymana po wecie pana prezydenta Andrzeja Dudy. W 2017 roku, przypomnę, pan prezydent Duda zawetował zmiany w Sądzie Najwyższym, które były bardzo dobrze przemyślane i przygotowane. To też zatrzymajmy się tu na chwilę, bo ja mam taki cytat z pana. Napisał pan na Twitterze właśnie kilka lat temu, że wraz z odejściem Beaty Szydło skończyło się zielone światło dla zmian w sądownictwie. Dalej pan podtrzymuje to opinię? To jest prawda. Nie trudno przeczyć faktom. No, po odejściu Beaty Szydło, wcześniej po wecie pana prezydenta Dudy, pan premier Mateusz Morawiecki podjął decyzję, że będzie negocjował z Komisją Europejską, z panem Timmermansem konkretnie, Junckerem, porozumienie i konsensus w sprawie sądownictwa. Efektem tych negocjacji były przygotowane 3 ustawy nowe o sądownictwie, które nie powstały w Ministerstwie Sprawiedliwości. To sytuacja bez precedensu. One powstają w kancelarii premiera, dlatego że Ministerstwo Sprawiedliwości nie zgadzało się z takim myśleniem i z tymi propozycjami, ponieważ uważaliśmy, że komisja nas oszuka. I panie rektorze, jak się stało? Te ustawy powstały, zostały uchwalone przez Sejm. Co się stało? Czy komisja wycofała się z ataku na Polskę? Nie. Dalej je prowadzi równie intensywnie i wymusza kolejne ustępstwa zmianami. Dlatego o to pytam, panie ministrze. Dlatego no, to jest fakt. No, pan premier postawił, sam powiedział, że nie uważa, że nie należy umierać za sądownictwo. To są jego słowa przecież z niedawnego spotkania. I taką realizował politykę, dlatego zmiany w sądownictwie, jakie zostały przygotowane w Ministerstwie Sprawiedliwości, od kilku lat leżą w szufladach i czekają na zielone światło. Mam nadzieję, jestem przekonany, że takie przyjdzie. Niestety Solidarna Polska w obozie Zjednoczonej Prawicy ma tylko 20 posłów. Tu i matematyka decyduje. Jesteśmy to jest jasna sprawa, panie ministrze. Jeśli przyjdzie taki czas, a ufam, że tak się stanie, że to my będziemy mieli odpowiednią większość posłów jako Solidarna Polska, to my będziemy mogli wtedy decydować, jakie będzie światło, czy czerwone, czy zielone. I ufam, ale to że... czeka pan, przepraszam, że wchodzę w słowo, czeka pan na zmianę premiera, mówiąc wprost? Nie, ja mówię, że ja czekam na taką zmianę w polskiej polityce, która sprawi, że Solidarna Polska będzie miała w parlamencie taką liczbę posłów, która pozwoli nam forsować zmiany, które są potrzebne dla Polaków i dla Polski. Bo to musi pan sporo osób nazbierać. Muszę panu powiedzieć, że był taki czas, ja byłem współzałożycielem Prawa i Sprawiedliwości kiedyś. Pamiętamy. I teraz jestem zresztą, można powiedzieć, wiernym realizatorem i realizuję jako Solidarna Polska te główne postulaty, które wówczas Prawo i Sprawiedliwość stawiało w swoim programie. I był czas, że Prawo i Sprawiedliwość miało bardzo niskie poparcie, a potem po drodze dwukrotnie już stało się partią rządzącą. Więc w polityce się wiele zmienia i jestem spokojny, po to wykonujemy tą pracę, by doprowadzić do takiej zmiany, której będziemy mogli zmieniać polską rzeczywistość. Ale ja wrócę do tych kamieni milowych, bo trochę pan uciekł z odpowiedzią. Czy są takie obszary w pana resorcie, za który pan odpowiada, które będzie pan musiał zrealizować, o których pan wie, a co do których nie jest pan przekonany i które mogą za chwilę objawić się dużym problemem? To znaczy, że znowu będziemy wracać do rozmów na temat tego, kiedy Polska dostanie te pieniądze, a czekamy już rok. Panie redaktorze, oficjalnie w tych kamieniach milowych nie ma już dodatkowych wymogów, poza te, które zostały przyjęte w postaci ustawy, zmienionej zresztą istotnie pod wpływem Solidarnej Polski ustawy prezydenta Dudy, która nawiasem mówiąc zmienia jego ustawę dziś obowiązującą w Sądzie Najwyższym. To jest jego ustawa, po tym jak zawetował naszą, to on przecież wprowadził tą swoją ustawę. I można byłoby zakładać teoretycznie, że Unia Europejska nie będzie miała dodatkowych żądań. Ale na tym polega właśnie słabość tego KPO i tego kredytu, który przypomniał Lichwiarski, że to arbitralna decyzja Komisji Europejskiej może sprawić, że humor to kogoś tam się, wie pan, ktoś się poślizgnie na skórce od banana i nabije sobie guza i będzie miał zły humor i powie, że nie, że domagam się jeszcze czegoś tam, jeszcze, prawda? Bo tak sobie zinterpretują swoje zapisy. Na tym polega niebezpieczeństwo i tego kredytu, jego właśnie nieokreśloność. To że, pan premier popełnił wola błąd? Polityczna. Pan premier popełnił błąd, zgadzając się na takie warunki? Panie redaktorze, Solidarna Polska od początku była im przeciwna, bo byliśmy przeciwni. Ale popełnił błąd? No, przecież nie jest żadną tajemnicą dla pana i państwa, że Solidarna Polska namawiała pana premiera, by się nie zgadzał na KPO i na warunkowość związaną z rozporządzeniem praworządności na szczycie w grudniu 2020 roku. Nawet rozważaliśmy wyjście wtedy z rządu, kiedy się zgodził niestety. Dlatego pytam, panie ministrze. No, w tym sensie oczywiście, że błąd. Przecież mówiliśmy to zawsze i konsekwentnie. Byliśmy przeciwko tego rodzaju rozszerzaniu kompetencji Unii Europejskiej w stosunku do państw członkowskich, bo tak naprawdę wszystko to zmierza do tego, co możemy znaleźć w programie założycielskim tego aktualnego niemieckiego rządu, pana Scholza, by Unię Europejską przekształcać w co? W państwo.
Dzisiaj Unia Europejska, może nie jest doskonałym, ale jest jednak związkiem państw suwerennych. Ściśle są współpracujące. Taka jest idea była Unii Europejskiej. A teraz chodzi o to, po to są te mechanizmy wprowadzane, by państwem stała się Unia Europejska. To oznacza koniec państw takich jak Polska. I Solidarna Polska na to się nie zgadza, ten proces, bo najgorszy jest taki proces małymi kroczkami prowadzony do tego celu. I my tutaj mamy bardziej pryncypialne stanowisko niż Prawo i Sprawiedliwość. Jesteśmy jednoznacznie przeciwko temu. Nazywamy to po imieniu, pokazujemy to zagrożenie Polakom i liczymy, że w wyborach Solidarna Polska uzyska takie poparcie, które pozwoli nam przeciwstawić się tym złym zmianom Unii Europejskiej, bo sama idea Unii Europejskiej, czyli jedność współpracy jest piękna. Ale mówi pan, panie ministrze, o kredycie lichwiarskim. Kilka razy pan tak to odkreślił. Czy w takim razie w pana ocenie Polskę byłoby stać na to, żeby po te pieniądze się nie zwracać, żeby ich nie pozyskiwać? Polskę było stać na to, by zastosować weto. Wtedy, kiedy była dyskusja na temat tego projektu, aby taki kredyt przyjąć, bo kredyty nie są niczym złym same w sobie. Zarówno pan, ja, każdy z nas słuchaczy może kredyt wystąpić, ale musi przekalkulować, czy mu się to opłaca. W danych warunkach jest to rzeczywiście rachunek na plus dla niego i czy będzie go stać go spłacać. Czy nie będzie tak, że ten kredyt będzie wielokrotnie musiał spłacić, żeby dopiero z tych długów wyjść. Na tym polega istota kredytu lichwiarskiego. Jeżeli nawet ten jeden punkt pod tytułem wymuszenie wprowadzenia samochodów elektrycznych byłby wprowadzony, to koszty wymiany przez polskie rodziny samochodów elektrycznych wielokrotnie, nie raz, nie dwa, ale pewnie 10-krotnie, a może 20-krotnie przekroczą wartość tego całego kredytu KPO. Więc czy nam się to opłaca, a tam jest wiele innych warunków tak samo. Więc ja jestem za kredytem, ale takim, który jest racjonalny. I dlatego byłem za wetem. Nie, że jestem przeciwko kredytom, tylko jestem przeciwko temu, aby brać coś w ciemno. Zwłaszcza od ludzi, którzy chcą to wykorzystywać dla rozszerzenia swojej władzy i realizacji własnych interesów w naszym kosztem. Choć opowiadają, że to taki święty Mikołajem, ale tu nie ma świętych Mikołajów w polityce. Jak historia świata długa. Ludzie no to jest są tacy sami. To są nasze pieniądze. Zmieniamy wątek, panie ministrze. Paweł Kukiz powiedział, że tu cytat: jeśli rząd Zjednoczonej Prawicy w ciągu dwóch najbliższych miesięcy nie dojdzie do porozumienia w sprawie sędziów pokoju i nie zostanie to uchwalone, to Paweł Kukiz pójdzie do opozycji z propozycją wotum nieufności dla ministra sprawiedliwości. Czy w takim razie, panie ministrze, pan jakoś spodziewa się tutaj realizacji tego postulatu Pawła Kukiza? Czy dalej będzie pan stał na swoim, że może niekoniecznie, mówiąc też delikatnie. To ja odsyłam pana Pawła Kukiza do pana premiera Mateusza Morawieckiego. Dlatego, że jasno powiedziałem, że jestem za ideą sądów pokojów, ale pod warunkiem, że będą one wprowadzane razem z innymi zmianami w sądownictwie. Na przykład? Na przykład z projektem ustawy, który już od blisko 5 lat jest gotowy w Ministerstwie Sprawiedliwości i ma to nie zielone, ale czerwone światło, spłaszczenia struktury polskiego sądownictwa. Polskie premier nie chce tej ustawy? Proszę posłuchać. Polskie sądownictwo na tle innych krajów europejskich jest bardzo skomplikowane i zagmatwane i przez to drogie. Mamy aż trzy można powiedzieć, segmenty tego sądownictwa. Sądy rejonowe, okręgowe, apelacyjne. A jeżeli dodam jeszcze jedne sądy pokoju, to mamy aż taką, prawda, kamienicę czterokondygnacyjną. To powoduje, że Polacy zupełnie będą się w tym gubić, będzie to mega drogie. A my chcemy, żeby państwo było sprawne i tanie. I w związku z tym, myślę, że efektywne przede wszystkim, żeby tak, w sądzie mogli tanie, szybko załatwić absolutnie sprawy. Tak. I dlatego jest ta propozycja reformy, która sprowadza się do spłaszczenia systemu. Były sądy pierwszej i drugiej instancji, czyli sądy wydające wyroki, sądy odwoławcze. Proste, jak konstrukcja CEPA. Ale proste rzeczy zwykle się sprawdzają. I stąd jest nasza ustawa. Niestety nie ma do tej pory zgody pana premiera na prowadzenie prac nad tą ustawą, która jest dobra i potrzebna. Jeżeli będzie zgoda, to może to połączyć ze zmianami dotyczącymi sądów pokoju. A w przeciwnym razie oczywiście nie zgodzę się na zmiany sądów pokoju, jeżeli miałaby być utrzymana taka struktura. I za tym Solidarna Polska, niezależnie kto będzie co mówił, jakie będzie groźby formułował, nie zagłosujemy, bo nie będziemy głosować za rozwiązaniami, które zaszkodzą Polakom i Polsce. Ale to jest ciekawe, co pan mówi. Paweł Kukiz ocenił też, że przy reformie wymiaru sprawiedliwości popełniono jeden kardynalny błąd. Rozpoczęto je odgórnie zamiast oddolnie, właśnie od wprowadzenia sędziów pokoju. Fundamentalnie nie zgadzam się z panem Pawłem Kukizem. Jak mówi przysłowie, ryba psuje się od głowy. Najważniejszym sądem w Polsce jest Sąd Najwyższy jednak, bo on jest zwieńczeniem wszystkich sądów. On określa linię orzecznictwa i decyduje, jak to wszystko działa, cała ta machina. Jeżeli ten sąd szwankuje, jeżeli tam się toczy polityka, a nie orzecznictwo. A toczy się w tej chwili polityka? No, z całą pewnością zapadają orzeczenia, które są sprzeczne z polskim ustawodawstwem, z polską konstytucją. Sędziowie wchodzą w rolę ustawodawcy, rządu. Dopuszczają się zamachu na tą klasyczną zasadę, o której Montesquieu już pisał, że jest osobna władza sądownicza, władza ustawodawcza i władza wykonawcza, czyli rząd, parlament
i sądy, jeżeli sądy chcą być i rządem, i parlamentem, no to tak, to dochodzi tutaj do łamania podstawowych zasad i w tym momencie sędziowie powinni zostawić togi i kandydować w wyborach parlamentarnych, a w sądzie powinni być sędziami, czyli stosować prawo, być pokornym sługą prawa, jak mówili niegdyś wybitni prawnicy. Dobrze, a nie ma pan jednak mimo wszystko wrażenia, że w sądach i tak w tej chwili jest bardzo dużo polityki i polityków? Bardzo dużo. Bardzo dużo. Właśnie dlatego chcieliśmy to zlikwidować, bo sędziowie nie powinni zajmować się polityką, tylko wykonywaniem prawa, jego stosowaniem. A zamiast prawem to chodzą na manifestacje, organizują protesty i do tego łamią prawo, nie stosując polskiego ustawodawstwa czy polskiej konstytucji, odwołując się do orzeczeń TSUE czy europejskich sądów, które nie są ponad polską konstytucją. Przez całe lata Polski Trybunał Konstytucyjny, nie tylko jak rządzi teraz Zjednoczona Prawica, mówił, że najwyższym prawem w Polsce jest polska konstytucja i orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, a to Sąd Najwyższy, o którym pan mówi, wydał kilka orzeczeń, w których stwierdził, że konstytucja go nie wiąże, bo są inne orzeczenia TSUE. To jak jest w takim razie? Tam te orzeczenia wydawali sędziowie, między pan Rzepliński, który był przecież kiedyś ekspertem Platformy Obywatelskiej, jako prezes Trybunału Konstytucyjnego to stwierdził, pan Safian, to był za czasów, gdy rządziła w Polsce Platforma czy nawet Lewica SLD. I tak też uważano, więc po prostu sądy powinny sądzić, być pokornym sługą prawa, ustaw, konstytucji, a nie tworzyć to prawo, co ma miejsce, bo to jest polityka. Ja bym bardzo chciał, żeby tak było, panie ministrze. Ja też. To gdzie jesteśmy po 7 latach reform, pana zdaniem? Nie, reformy zostały po 2 latach zablokowane, panie redaktorze, sądownictwa, jego struktury. Czyli od 5 lat można powiedzieć, że się pan męczy w rządzie. Od 5 lat, tam gdzie można, wykonuje szereg zmian. Proszę popatrzeć, przestępczość VAT-owska, dlaczego została pokonana? No dlatego, że wprowadziliśmy zupełnie nowe przepisy. To właśnie Ministerstwo Sprawiedliwości się przygotowało, które zniszczyły mafię VAT-owską. Więc chciałbym mafia dopalaczowa, koniec, mafia lekowa. Przecież to są zmiany przepisów, które wprowadziliśmy. Konfiskata majątkowa przestępców, zmiany ustawy o komornikach, zmiany przepisu o alimentach, że więcej polskich dzieci dostaje pieniądze. Wymiar sprawiedliwości dużo szerszy niż sądownictwo. Tam, gdzie nie mamy blokad, mamy sukcesy. Tu pełna zgoda. Tu jest blokada. Ale chciałbym, żeby pan jasno na koniec określił Dolnoślązakom, którzy są w tej chwili przy Radiu Wrocław, z Radiem Wrocław. Serdecznie ich pozdrawiam wszystkich. Kto blokuje, panie ministrze, te wszystkie zmiany, które chciałby pan zrealizować? No, z imienia i nazwiska. Pierwszą planową rolę odgrywa tu totalna opozycja do spółki z Komisją Europejską. Ale opozycja nie rządzi. No tak, ale wywiera presję wspólnie przez Komisję Europejską. A w naszym kraju pan premier podjął decyzję, że po tym, kiedy został, musimy szukać porozumienia. No, kamienie milowe są tego przykładem. Przecież wycofujemy się ze zmian, które pan prezydent przygotował, jeżeli chodzi o Sąd Najwyższy. Bo prezydent, przypomnę, zawetował naszą ustawę o Sądzie Najwyższym, wprowadził swoją, a teraz wycofał się z niej pod wpływem szantażu Unii Europejskiej. Przyznał to. Nie po to została zmieniona ustawa o Sądzie Najwyższym, by sąd lepiej działał, tylko po to, aby Unia Europejska dała nam pieniądze, którymi nas szantażuje, przed czym ostrzegało kto? Solidarna Polska. Dlatego warto głosować Solidarną Polską. Czyli kiedyś była wina Tuska, a teraz jest wina Morawieckiego? Nie wina. I teraz jest taka okoliczność, że został wybrany kierunek dogadywania się ustępstwa z Unii Europejskiej. Zdaniem Solidarnej Polski to nie jest dobry kierunek, dlatego że Unia Europejska podasz palec, chce rękę. Gdybyśmy my mieli większość koalicji, na pewno szlibyśmy na twardo, dawno byłaby zmiana reforma sądownictwa, nie ulegalibyśmy Unii Europejskiej i w tych sprawach, jak i w sprawach energetyki, asertywnie prowadziliśmy naszą politykę. Asertywnie kończę tę rozmowę. Łatwiej byłoby panu reformować wymiar sprawiedliwości bez pana premiera Mateusza Morawieckiego? Panie redaktorze, to jest decyzja jednak środowiska. Pan premier przekonał kolegów z Prawa i Sprawiedliwości, koleżanki, do takiej kierunku polityki. Ale ja pana pytam teraz. Więc rzecz rozbija się. Wie pan, media fałszywie przedstawiają to jako spór między mną a panem premierem Mateuszem. Mam to poprawne relacje, tylko różnimy się w koncepcjach. Jak postępować wobec Unii Europejskiej, wobec ich szantażu. Tak, mamy tutaj fundamentalną różnicę w tych sprawach. To może trzeba się jednak napić, tak jak są sprawy, które zapraszał. Oczywiście, ja zakład podtrzymuję, nie wycofuję się ani o krok. Chociaż rzadko popijam, ale to z sentymentu, wie pan, dla nowosądeckiego. Musimy kończyć, regionu. Panie ministrze. To się napijcie, zreformujcie wszystko. Ja wolałbym, żebyśmy nie musieli pić i żebyśmy reformowali jednak, bo będziemy pić za błędy, jeśli nie będziemy reformować. Sądownictwo te błędy Polsce wystawi. Złe sądownictwo. I słyszymy się następnym razem. Minister bardzo dziękuję, Sprawiedliwości, prokurator generalny Zbigniew Ziobro był gościem Radia Wrocław. Bardzo dziękuję za spotkanie. Dziękuję bardzo.